Dzień dobry Państwu. Dzisiaj Bolec Info, w redakcji Bolec Info mamy specjalnego gościa. Jest z nim pan Ferdinand Idasiak, przewodniczący Bundesheimatgruppe Bundeslau. Proszę pana. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Pan jest Niemcem, tak? Zdecydowałem się, że tak. Zdecydował się pan, że tak. Proszę pana, to w takim razie proszę nam powiedzieć, co oznacza Bundesheimatgruppe Bundesland? Jak to by na polski pan mógł przetłumaczyć? Bundes to znaczy na obszarze całych Niemiec. Po wypędzeniu... Ale no, przetłumaczmy. Bundes to znaczy federalna, czyli niemiecka. Ogólnoniemiecka. Heimat to jest ojczyzna, tak? Tak. I Gruppe, czyli grupa Bundesland. I teraz niech pan... powie, bo niemieckie słowa się składają z kilku, proszę. Tak, to jest, nie jest jakieś zrzeszenie centralne, chociaż w pewnym sensie pod patronatem, nie można powiedzieć, że szkolnictwa, gdyż szkolnictwo po pierwszej wojnie, nie, po drugiej wojnie zostało całkowicie rozbite na 16 ministrów, później jeszcze więcej. Także trzecia rzecza się skończyła i każdy Bundesland musiał mieć swoje szkolnictwo, ale w tym wypadku po wojnie byli, jakby to powiedzieć, nie mogę powiedzieć Bolesławianie, oni... Bundeslauanie? To ogólnie Bundeslaua oni się nazywają, sami siebie nazywają, rozprzestrzenili się po całym terenie Czyli powiedzmy Niemiec. Sobie tak, zakończyła się II wojna światowa, tak? Ustalenia zmiany granic państw zrobili tam no, po kapitulacji alianci Niemiec, alianci. Ustawili na tak. nowo. I Bundeslau, czyli teraz już Bolesławiec, przedtem Bundeslau, mieszkańcy zostali deportowani, wygnani. Jak to w ogóle było? No, zostali ostatni mieszkańcy Bundeslau zostali w połowie 1946 roku usunięci. Usunięci... Z... Zostało być może kilka osób, które były niezbędne do prowadzenia infrastruktury miasta, ale zostali zasadniczo usunięci z Bolesławca, po prostu no, wygnani. Wygnani. I wiele tych osób wygnanych osiedliło się w Zitzburgu, rozumiem, tak? No, właściwie nie. Nie. Właściwie nie. W stosunku do tych wypędzonych gminy innych miast były bardzo sceptyczne. Po prostu ich nie chcieli. To po prostu ludzie ci przejeżdżali z plecakiem, z walizką. I... No tak się rozumie, że tak się działo nie tylko jeżeli chodzi o ludzi tutaj z Bundeslau, ale również z wielu innych miast niemieckich, które potem przeszły pod jurysdykcję polską, tak? Było, tak jest. Było kilka osób, które starały się nawiązać kontakt i zrobić jakieś centralne miejsce spotkań dla nich i okazało się, że w 1953 miasto Siegburg wydało taką zgodę i dało im do dyspozycji pomieszczenia które można było używać jako biuro, jako miejsce centralne. I w Siegburgu utworzono to stowarzyszenie, to stowarzyszenie czy grupę Bundesheimatgruppe, tak? Tak jest, która miała na celu w pierwszej kolejności wzajemny kontakt między byłymi mieszkańcami. I takie kontakty się zaczęły odbywać, tak? Tak jest. A Siegburg był również potem ustanowiony jako partnerskie miasto dla Bolesławca, bo to rozumiesz, że z inicjatywy tej grupy oczywiście. To, tak było z inicjatywy tej grupy. Miasto Siegburg miało taką pewną wspólną cechę z Bundeslau, że tam był przemysł ceramiczny. Aha, no właśnie. I tam parę osób znalazło zatrudnienie i być może doprowadzili do tego, że nakłonili Radę Miejską, żeby coś, żeby na to przystała. Czyli, bo wcześniej rozumiem, że w Bundeslau, a później w Bolesławcu te wyroby ceramiczne dalej są produkowane w tej chwili i były produkowane, tak? Były produkowane, częściowo są produkowane, chociaż już nie z takim dużym znaczeniem, jak kiedyś to było. Robią oni też regularne targi, Zizburgu, targi ceramiczne. Jest
Właśnie ta ceramika jest taką wspólnotą z tym miastem. Czyli tutaj już Polacy, powiedzmy, w Bolesławcu przyjeżdżają do Zisburga, Niemcy z Zisburga do Bolesławca na Bolesławieckie Święto Ceramiki i to tak, to, ceramika łączy, rozumie, tak? Tak jest. Zmarły Nestor Ceramiki Bolesławieckiej, pan Stanisław Wiza, był wyjątkowym przyjacielem tej grupy. Mhm. Często się odwiedzali, wymieniali swoje doświadczenia. Mhm. I ta grupa, Bundesheimatgruppe, w pierwszej kolejności swoimi zbiorami ma ową ceramikę. Państwo poza tym, że jesteście grupą, która zrzesza, powiedzmy, byłych mieszkańców, można tak powiedzieć, Bunclau, czyli teraz, tak? No Bunclau, nie będziemy mówili Bolesławca, bo Bolesławiec już jak gdyby Polacy są w tym mhm. momencie, ale łączy was ceramika, ponieważ no, tam w Zisburgu ta ceramika była produkowana. W związku z tym macie piękne zbiory ceramiki, słyszałem, tak? No, sam fakt, że są zbiory ceramiki, było wiele innych miast poniemieckich, ale u nich brakowało czegoś charakterystycznego, bo na przykład stolarze swoich wyrobów nie mogą się specjalnie szczycić. No, samochody to jest sprawa przemysłowa, żywność też nie, ale coś, ceramika była czymś, rzemiosło, tak? Była czymś konkretnym, zarówno w sensie użytkowym, jak i dekoracyjnym. Rzecz może nie tyle trwała, ale zawsze mocno pokazowa. Mm-hmm. Zarówno porcelana, nawet jak i proste naczynia codziennego użycia. Mm-hmm. I prawie żadne miasto w tym regionie nie może się czymś takim poszczycić. Mm-hmm. A jest to rzecz, którą łatwo gdziekolwiek ustawić i łatwo zbierać. Mhm. I macie Państwo olbrzymie, olbrzymie. Tak jest. Były te zbiory sięgające aż XVII wieku, nawet niektóre wyroby. Nie wiadomo, jakim cudem się to pozbierało, ale właśnie ta Bundesheimatgruppe, przez to, że stała się tym centralnym punktem dla byłych Bolesławian, była możliwość kontaktu między sobą. Choć w owym czasie nie było to proste, telefonu nie miał każdy, pisało się tradycyjnie listy, które szły po 2 tygodnie. No, trzeba było je potem przetłumaczyć na język polski, niemiecki. Nie? No może w owych czasach, w latach 50. to nie było problemu. Nie był w ogóle to temat, była zimna wojna, granica była zamknięta. No tak. Dopiero... Zważywszy, że Zisburg leżał w Niemieckiej Republice Federalnej, prawda? Tak, tak. Sam fakt na przykład, że ze strony polskiej, no to byli tak zwani odwetowcy. Mówiło się krótko. To myślę, że z obydwu stron, tak? Czy nie? Jak pan mówi, jak pan to sądzi? No, z obydwu stron. No bo tu jak gdyby były dwie granice, nie? Żeby do Zisburga przejechać, trzeba było granicę polsko-niemiecką i niemiecko-niemiecką jeszcze przebyć. To taki kłopot był. No ten kłopot dopiero zaczął się w latach 60., kiedy strefę sowiecką całkowicie zablokowano. Właśnie powstała ta żelazna kurtyna. No, nie mówmy o potem mur berliński i tak dalej, i tak dalej. Proszę pana, cieszy mnie to, że ceramika łączy ludzi. Nie? Tak jesteśmy teraz wspólnie, jesteśmy w Unii Europejskiej, więc właściwie jesteśmy razem, prawda? Wojna kilkadziesiąt lat temu się skończyła, przyszło nam żyć w pokoju i jakoś sobie dajemy radę. Proszę powiedzieć, jak współpraca tej grupy z Bolesławcem się układa Państwu? I co? Aktualnie? Aktualnie, tak. Aktualnie to po prostu Bolesławiec, a szczególnie Muzeum Miasta, Muzeum Ceramiki są praktycznie ostoją tej grupy. Po prostu, gdyby nie współpraca z tym muzeum, działalność by była raczej nieciekawa, można nieciekawa, powiedzieć. Bo nie byłoby pieniędzy na przykład na przechowywanie tych olbrzymich kolekcji, rozumie, tak? Nie, w tym sensie może nie. Trzeba wziąć pod uwagę, że członkowie, którzy po zakończeniu wojny byli dziećmi, teraz mają około 80 lat i więcej. No tak. I
mało jest ludzi, którzy mieli bezpośredni kontakt ze starym Bunzlau. To tylko już ich dzieci ewentualnie. Ewentualnie tak? Dzieci są jeszcze osoby, co pamiętają. Posiadamy ogromny materiał pisemny, książki, listy z owych czasów, wspomnienia. Ja rozumiem, że jeżeli na przykład tutaj swoje wyroby ceramiczne pokażecie tutaj w Muzeum w Bolesławcu, no to jak gdyby pokazujecie ten dorobek niemiecki no w Bolesławcu, tak? Jak pan to, bo wiem, że współpracuje pan z panią Anną Bober-Tubaj jak dyrektorem muzeum. My nie wkładamy nic, co by już bolesławianie nie wiedzieli. Wszystko już mieli, wszystko już widzieli. My nie wnosimy nic nowego. To, co możemy wnieść, to jest historia starych zakładów, starych mistrzów. No to ważne jest bardzo, nie? Że do tych wyrobów potrafimy wystawić z naszych źródeł pasujące twarze, pasujące adresy, listy robotników, listy płac przykładowo, lokalizacje poszczególnych starych zakładów. I po prostu te skorupy zostaną przez to uzupełnione. No nie nazywajmy to skorupy, mówmy, że to jest ceramika artystyczna. Wiesz? No tak mówię, ceramika, gdyż sam z zawodu jestem ceramikiem. O proszę, nie wiedziałem. Skończyłem szkołę ceramiczną bolesławiecką między innymi. I pracował pan w ceramice w Bolesławcu? Też pracowałem nawet u pana Wolanina jako modelarz. Jeżeli przyjdę do muzeum, widzę jakieś tam rzeczy z lat 70., początku lat 70., widzę, to miałem w warsztacie jako rysunek i to po prostu formę. Jak pan to zobaczy, to serce mocniej bije. Coś w tym rodzaju. Nawet później w Niemczech pracowałem w ceramice przez jakiś czas. I stwierdziłem na początku lat 70., że mimo, że nad Renem, daleko od Śląska, nazwa Bunzlau, Bunzlauer Keramik, ceramika bolesławiecka, czy garncarstwo bolesławieckie było dla tamtych fachowców pojęciem. To była rzecz oczywista i natychmiast kojarzył się Bunzlau z ceramiką i patrzyli z podziwem, że po wojnie ktoś jeszcze stamtąd czyli jako a teraz, ceramik tam, teraz się kojarzy Bunzlau jako bolesławiec, bolesławiecka ceramika, rozumiem, teraz tak? Oczywiście tak, chociaż nie zawsze tak było, bo przeżyłem początki tej ceramiki bolesławieckiej i nie zawsze ona wyglądała tak, jak wygląda, ale zostało to już często opracowane. Jasne. Była rzecz rozwojowa. Proszę pana, pan jako Niemiec i ta grupa Bundeshauptgruppe, jak oceniacie rozwój Bolesławca w ogóle? Są zachwyceni. Tak? Tak jest. Wiele rzeczy, znam kilku starszych ludzi, co odwiedzali miasto w latach 60., jeszcze 70. I przekazywali i są zaskoczeni, że to miasto nie jest tak zrujnowane, jak na początku by na to wyglądało. Mając porównanie do innych miast, po prostu są byli ludzie i są zachwyceni i wszyscy, którzy przyjeżdżają tu czasami na wycieczki, patrzą z podziwem na to miasto. Chociaż to miasto, ona ma chyba w sobie coś wyjątkowego. No też tak myślę. Bo dużo jeździłem po Polsce, rozmawiałem z różnymi ludźmi i być może ten krajobraz tutejszy ustawia też i charakter tych ludzi, ich nastrój. Może, zdaje mi się, że jest troszkę inny niż w innych częściach, czy Śląska, czy... Chce pan może powiedzieć tak, że zawód ceramika czy ceramicy to są artyści, to są ludzie, którzy potrafią tworzyć, wymyślać nowe rzeczy i stąd taki rozwój? Nie, raczej nie. Raczej nie. To nie musi być z ceramiką, mieć coś wspólnego. Bolesławiec jest topograficznie bardzo ciekawym miastem, w którym gdziekolwiek by się nie obrócił, gdzie zawsze jest pod górę.
Ale pod górę nie w rozwoju tylko. Nie w rozwoju, tylko, to czuję przede wszystkim rowerzystach. Aha, ale ścieżek rowerowych nie ma za dużo chyba. No nie, ale po mieście poruszać się rowerem, gdziekolwiek by dojechał, musi wracać pod górkę albo pierw pod górkę i wracać. Bardzo ciekawie to miasto ułożone i ono nie jest nudne. Aha. Same przewodniki o Bunzlau z lat 20. opisują to miasto jako miasto dobrego tonu. Przy czym słowo ton oznacza glinę oznacza wychowanie, można powiedzieć. Mhm. Czyli powiedzmy sobie na koniec naszego wywiadu, bo tak szybko czas leci, nawet żeśmy się nie spostrzegli, że już nasz czas doszedł, że Bolesławiec jest miastem dobrego tonu, możemy tak powiedzieć. Tak, tak? Jest. I miejmy nadzieję, że się będzie dalej rozwijało, a współpraca między Bolesławcem a Zitburgiem będzie owocna. Tak, mamy w to nadzieję. Pracujemy nad tym, utrzymujemy dalsze kontakty z Radą Miejską Zitburga. Są do nas ustawieni przyjaźnie zasadniczo. I do Bolesławca również. Nie? I do Bolesławca oczywiście. Na ostatnim święcie ceramiki delegacja przyjechała i burmistrz, i przedstawiciele różnych rodzajów klubów. Zaprzyjaźnieni z obecnym burmistrzem. Wszyscy są na ty w tej chwili. Miejmy nadzieję, że będzie się Bolesławiec rozwierał, Zitburg rozwierał i tego życzymy sobie nawzajem, bo przecież jesteśmy w Unii Europejskiej. No, oczywiście. Dziękuję panu serdecznie za wywiad. Proszę państwa, dziękuję. Naszym gościem był pan Ferdinand Idasiak, szef Bundesheim Gruppe Bunzlau z Zitburga. Dziękuję państwu za uwagę.